Zawody i imprezy sportowej towarzyszą corocznie Dniom Ziemi Wolsztyńskiej. Na pewno są sporym jej uatrakcyjnieniem, a myślę, że również ciekawą formą spędzenia czasu w ten majowy długi weekend. Mamy piękną pogodę, myślę, że wszyscy z tego możemy się bardzo cieszyć. Oczywiście życzę wszystkim zawodnikom dzisiejszego turnieju powodzenia, uzyskania jak najlepszych wyników w rzutach. W kursieku i wynik życiowy 13,71. Wiem, że już w tym roku pchnęła ponad 14 metrów, ale rekord 19-latek należy do Agnieszki Jarmużek. Panie Pawle, widzę, że imprezy sportowe w tym roku na Dni Wolsztyna to przewaga. Tak, staraliśmy się ten kalendarz imprez jak najbardziej wypełnić. Wiemy, że sport, rekreacja na dzisiaj są raz, że bardzo na topie, a dwa, jak myślę, jak najbardziej potrzebne dla społeczności. Coraz więcej takiego stabilnego, nieaktywnego trybu życia. Myślę, że jest nam ten sport, rekreacja, tym bardziej w te wolne dni, jak najbardziej potrzebna. Meeting na skalę wojewódzką to właściwie jest nowość, jeżeli chodzi o Dni Wolsztyna. Co dokładnie będzie się tutaj na płycie boiska działo? Mamy tutaj meeting otwarcia w rzutach lekkoatletycznych, także konkurencje typowo rzutowe. Jest to meeting wojewódzki. Mamy pchnięcie kulą, rzut młotem, rzut dyskiem. Czy wiadomo, skąd już drużyny przyjechały? Tak, drużyny są, tak jak meeting wskazuje, Wielkopolski, z terenu całej Wielkopolski. Jakie jeszcze imprezy sportowe będą się działy w czasie Dni Wolsztyna, na które by pan dyrektor zaprosił? No, zapraszam na wszystkie, które się odbywają. Tych imprez faktycznie sporo. Jutro mamy zawody pływackie pod patronatem burmistrza Wolsztyna. Także na 9 rano zapraszam w sobotę wszystkich pływających na pływalnię. Mamy dystanse krótkie, czyli 50 metrów, przepraszam, 25 metrów, dystans 100 metrów i dystans 400 metrów. Także już taki nawet, myślę, dosyć długi, trzeba być do niego dosyć dobrze przygotowanym. Aczkolwiek mamy to styl dowolny, pływalnia jest otwarta od niedługiego czasu. Myślę, że w przyszłym roku już zaczniemy się troszeczkę bardziej kategoryzować, że już będą może i styl dowolny, i styl klasyczny. Na tą chwilę zapraszamy na styl dowolny. Zapraszamy również na plażową piłkę ręczną, która odbędzie się na plaży wolsztyńskiej oraz 3 o godzinie 14 wprowadzamy też takie nowum biegi uliczne. Myślę, że to przyciągnie dosyć sporą liczbę przede wszystkim tych najmłodszych, bo jest to dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. No zobaczymy, myślę, że będzie to strzał w dziesiątkę. Korzystając z okazji, panie dyrektorze, pamiętam, że na Radzie Miejskiej była dyskusja o tym, żeby cały plac dookoła basenu rozbudować, żeby też tam powstały pewnego rodzaju boiska, na których, myślę, w przyszłości też można będzie odgrywać różne zawody w czasie Dni Ziemi Wolsztyńskiej. Czy można coś więcej na ten temat usłyszeć? Tak, w planach faktycznie rozbudowa jest. Teren jest miejski, także w planach jest rozbudowa. Przewidywane jest boisko Orlika. Jeszcze w tej chwili tutaj, z tego co wiem, są pewne negocjacje, w którym miejscu, czy to będzie najlepsza lokalizacja. Aczkolwiek myślę, że to boisko tam powstanie, dlatego że no, jest to wspaniałe, myślę, miejsce przy nowo rozwijających się osiedlach. Pomysłów jest wiele, być może lodowisko, być może kręgielnia, no zobaczymy, musimy przyłożyć nasze założenia i nasze marzenia na możliwości, na środki. Są to turnieje otwarte, czy pan doktor też będzie sam uczestniczył w tych turniejach? Myślałem o pływaniu, aczkolwiek nie wiem jeszcze, jak to będzie ostatecznie wyglądało, czy nie włączę się w sędziowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.